Królestwo, dowódca garnizonu, duchowieństwo, poczty sztandarowe. Powstanie to zbrojny zryw przeciwko okupantowi dla odzyskania wolności. Nam przypomina, że powstania nie zawsze są zwycięskie, a przeciwnie, mogą kończyć się klęską i represjami ze strony okupanta. Pamiętamy o więzieniach, zasyłkach na Sybir i wyrokach śmierci. Czy warto ryzykować? A miłość do ojczyzny, patriotyzm, czy to tylko slogany, a wychowanie? Znana jest sentencja z Alei Szucha, miejsca kaźni w okresie okupacji niemieckiej. Łatwo jest o Polsce mówić, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej cierpieć, a najtrudniej oddać życie. Jak wobec tego przekonać młode pokolenie, aby było gotowe oddać życie? W 1939 roku, 25 września, jeszcze przed kapitulacją Warszawy, twórcy koncepcji zorganizowania Polskiego Państwa Podziemnego byli równocześnie odpowiedzialni za zorganizowanie sił zbrojnych w kraju. Generał Juliusz Rommel i generał Michał Tokarzewski-Kraszewicz. Początkowo jego służba zwycięstwu Polski, następny Związek Walki Zbrojnej, a wreszcie Armia Krajowa. Założyciele sił zbrojnych byli równocześnie twórcami koncepcji powstania powszechnego. Jako doświadczenie oficerowe pamiętające koniec I wojny światowej, przewidując różne rozwiązania, określili następujące cztery warunki, które mają zaistnieć, aby rozpocząć powstanie powszechne. Pierwszy warunek. Niemcy mają być już tak zdegustowani wojną, że nie będą chcieli walczyć. W domyśle będzie można rozbrajać Niemców jak w przypadku I wojny światowej. Drugi. W kraju będzie zorganizowana, wyszkolona i dozbrojona przez sprzymierzeńców z zachodu 400-tysięczna armia. Warunek trzeci. Polskie siły zbrojne z zachodu dotrą do granicy Polski, a samodzielna brygada Sparnochronowa dokona desantu na lotniska. Czwarty warunek. Powstanie wybuchnie na rozkaz równocześnie na terenie całego kraju, w granicach sprzed 1939 roku. Gdyż tylko w takim przypadku utrzymamy terytorium. Niestety, żaden z tych warunków nie został spełniony. Morale żołnierzy niemieckich w 1944 roku było nadal wysokie i nadal chcieli walczyć. Wprawdzie w kraju była zorganizowana i wyszkolona prawie 400-tysięczna armia, ale nie była ona uzbrojona. Polskie siły zbrojne na zachodzie były znacznie odległe od granic Rzeczypospolitej, a udział brygady sparatornowej i lotnictwo wojsk sprzymierzonych wykluczone. Alternatywą dla powstania powszechnego miała być wzmożona akcja dywersyjna pod kryptonimem Burza, przeprowadzona na terenie całego kraju. Tymczasem 4 stycznia 1944 roku Armia Radziecka przekroczyła granicę Rzeczypospolitej z sierpnia 1939 roku, a stosunki polityczne między Polską a Związkiem Radzieckim były dalej nieunormowane. Naczelny wódz generał Sosnkowski zabronił prowadzenia działań zbrojnych na terenach zajętych przez Armię Radziecką, aby nie pogorszyć i tak napiętych stosunków. Zalecił jednak, abyśmy na terenach zajmowanych przez Rosję występowali w roli gospodarzy. I wiemy, do czego to doprowadziło. Prowadząc więc burzę na terenach zajętych przez Rosję, nie wchodziło w rachunek. Pozostała natomiast koncepcja przekazania Rosjanom wyzwolonej Warszawy. Stąd zmiana założeń powstania powszechnego na powstanie w Warszawie. 25 lipca 1944 roku Rada Ministrów Polskiego Rządu w Londynie uchwaliła, aby upełnomocnić delegata rządu na kraj Jana Stanisława Jankowskiego do przyjęcia wszystkich decyzji wyznaczonych tempem opozycji sowieckiej. Wiemy, że wódz naczelny generał Sosnkowski, znając negatywne stanowisko przywódców państw przymierzonych w sprawie pomocy Polsce, był przeciwny rozpoczęciu powstania.
Podobno generał Komorowski, komendatary krajowy, wahał się z wydaniem rozkazu trójczłowego, jak pierwotnie ustalono. Wzmożony nastrój, stan czujności, pogotowie. To są kryptoniny, które autentycznie przechodzą w walkę powstańczą. Zdając sobie sprawę z szansy na zwycięstwo przy braku wsparcia z Zachodu i zasilania armii krajowej w broni i amunicji, mimo to 17 lipca dowódca Armii Krajowej skierował do Komendy Okręgu Białystok rozkaz stanu czujności od dnia 25 lipca. Do baz osłony też kryptonimy, które miały być zadawane przez sztab naczelny wodza. Delegat rządu na kraj Jankowski wobec zatarcia Armii Radzieckiej do Wisły wymusił na komendancie Armii Krajowej wydanie rozkazu dotyczącego dnia godziny W. Trzeba przyznać, że w potrzebie Polacy potrafią się jednoczyć i w powstaniu warszawskim pod dowództwo Armii Krajowej oddały się wszystkie ugrupowania zbrojne, odmienne politycznie. Narodowe Siły Zbrojne, Bataliony Chłopskie, Armia Ludowa. Rozpoczęcie powstania warszawskiego nie było więc wymysłem gardki zapaleńców, tylko konsekwencją działań rządu w Londynie i krajowej reprezentacji politycznej. Miało charakter polityczny. Można przyjąć, że w przypadku niewydania rozkazu przez komendanta Armii Krajowej mogłoby wybuchnąć powstanie niekontrolowane, bo nikt z nas nie wiedział o decyzji Jałty i Teheranu dotyczących podziału wpływu. Inaczej mówiąc, sprzedających swojego sojusznika, jak była Polska w 1939 roku, sojusznikowie ze wschodu docierającego do Berlina. Cenę powstania warszawskiego była śmierć 20 tysięcy żołnierzy, od 100 do 200 tysięcy ofiar ludności cywilnej. Czy była to wystarczająca cena? Świat uznał, że Polacy pragną wolności. Rozpatrzmy również alternatywę rezygnacji z powstania. Armia Radziecka i NKWD aresztowują przewodników politycznych, głównie związanych z wojskiem, wywożąc ich w głąb Związku Radzieckiego i zwycięsko docierają do Berlina albo jeszcze dalej. Kto ośmieliłby się zaproponować generalisimowi Stalinowi, aby wycofał Armię Radziecką z Polski? Polski, której praktycznie nie było. Był tylko naród polski, opuszczony, pozostawiony do dyspozycji okupanta ze wschodu. Los Warszawy nie rozstrzygnął się jednak na barykadach, tylko w moskiewskim gabinecie Józefa Stalina. Ofensywa sowiecka na kierunku warszawskim została zatrzymana z przyczyn politycznych. Decyzja ta była wyrokiem śmierci dla miasta, wydanym przez Stalina, a wykonana przez Niemców. Po raz kolejny spotykamy się w miejscu upamiętniającym generała Tadeusza Bora-Komorowskiego w latach 1938-39, komendanta Grudziąckiego Centrum Wyszkolenia Kawalerii, dowódcę Armii Krajowej, inicjatora akcji zbrojnej przeciwko okupantowi niemieckiemu. Okazją jest 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego i ofiarność Polaków, członków podziemia niepodległościowego oraz zwykłych ludzi. Jesteśmy tutaj, aby przypomnieć m.in. o Tadeuszu Maślankowskim, pseudonim Sosna, absolwencie Gimnazjum Humanistycznego imieniem Sobieskiego w Grudziądzu, członku batalionu Zośka, czy też o Józefie Włodku, przedwojennym prezydencie naszego miasta, honorowym obywatelu Grudziądza, który zginął 2 sierpnia 1944 roku w Warszawie. Pamiętamy też o harcerzach, podchorążych i oficerach Armii Powstańczej, którzy na hasło Wolna Polska zgodzili się poświęcić własne życie. Pamiętamy i dziękujemy. Z Księgi Mądrości. Dusze sprawiedliwe są w ręku Boga, nie dosięgnie ich męka. Zdało się oczom głupich, że pomarli. Zejście i poczytano za nieszczęście i odejście od nas za unicestwienie, a oni trwają w pokoju. Choć nawet w ludzkim rozumieniu doznali kaźni, nadzieja ich pełna jest nieśmiertelności.
po nieznacznym skarceniu dostąpią dóbr wielkich. Bóg ich bowiem doświadczył i znalazł ich godnymi siebie. Doświadczył ich jak złoto w tyglu i przyjął ich ofiarę całopalną. Wielki nasz rodak, święty Jan Paweł II, mówił: w milczeniu i dziękczynnym geście pochylamy czoła przed rozmiarem poświęcenia, przed wielkością ceny, jako tamte pokolenie zapłaciło za niepodległość ojczyzny. W płaceniu tej ceny byli być może rozrzutni, ale ta rozrzutność była zarazem wspaniałą myślnością. Najmilsi, klękamy dzisiaj w modlitewnej zadumie, zapalając znicze na mogiłach poległych powstańców Warszawy. Modlimy się, aby Chrystus, władca dziejów ludzi narodów, wynagrodził ich ofiarę życiem wiecznym. Przynosimy przed Twoje oczy, Maryjo, Królowo Polski, tę walkę, ofiarę i śmierć. I błagamy, ocal nasz naród przed podobnym wyniszczeniem. Ocal młode pokolenie, a równocześnie daj nam zachować tę samą miłość ojczyzny, tę samą gotowość służenia sprawie niepodległości pokoju, jaka objawiła się w tamtym pokoleniu. Panie nieba i ziemi, zmarłym, pomordowanym i zaginionym, daj wieczny pokój. Dobry Jezu, nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie. Wszystkim żyjącym i uczestnikom tych rocznicowych uroczystości daj swoje błogosławieństwo. Królowo Polski, módl się za nami. Hetmanko żołnierza polskiego, módl się za nami. Posalwy honorowe! Trzeba! Wody! Salwo! Wody! Wody! Salwo! Wody! Wody! Salwo!